Przygotuj czosnek, wegetę, ale może być sól, jeśli nie lubisz. Pieprz mielony i owoc jałowca. Może być tłuczony w moździerzu, ja używam cały. Następnie papryka wędzona. Duża bułka przedna, dobrego gatunku albo dwie krągi porządnego chleba przednego. Namoczyć w wodzie, odcisnąć, wrzucić przyprawy i czosnek. Następnie potrzebujesz kilo 20 kg mięsa mielonego, u mnie łopatka dość tłusta, 4 jajka. Wyrabiaj to przynajmniej 5-10 minut, żeby nabrało dobrej konsystencji. Następnie wkładamy do okrągłej blaszki, może być pieczone tak, ale ja akurat jeszcze go ozdabiam. Wykorzystuję paprykę konserwową i całe ziarna jałowca na wierzch. Pamiętaj, żeby włożyć do zapiekania na blachę, bo jednak lubi troszkę podciekać co na byłoby katastrofą. Kiedy już godzinę czasu pieczemy. 80-200 stopniach. Jeżeli patyczek wchodzi z takim samym oporem z boku, odstającej już od formy pieczeni i w środku, znaczy się, że jest dobra. Zresztą to będzie widać po wyjęciu będzie wyciekać z nakutych miejsc, czysta woda już nie nieróżowa. Ja podaję na zimno, ale można podać na ciepło też jako obiad z surówkami. U mnie jest podawane z piklami albo z kiszonkami, dekorowane majonezem. W smaku bardzo dobra, aromatyczna, pyszna. Spróbujcie zrobić. Robi się bardzo szybko, a efekt jest super. Smacznego.